Cześć kochani, witajcie, Roli, portal Sega Sky was wita ponownie. Dziś będziemy sobie odpalać składankę, bardzo kultową jak dla mnie. I bardzo też fajną, szkoda, że Sega nie zrobiła tego więcej na Dreamcasta. Mówimy to o Sega Smash Back Volume 1. Część pierwsza, bardzo fajnego miksu gier. Trochę z Genesisa, to nawet znalazło się coś z Saturna, plus jakieś tam ekskluzywne pozycje. No, zrobione bardzo fajne też menu. Szkoda, że nie było tego więcej. Co my tutaj mamy na tej składance, kochani? Sonic The Hedgehog, pierwsza część. Altered Beast. Golden Axe. Revenge of Shinobi. Street of Rage 2. Vectroman. Phantasy Star 2. Shining Force. West War. Classic Columns. Columns. No i tutaj prawdziwa perełka Virtua Cop 2 oraz ekskluzywna gra logiczna Sega Swirl. Pokrótce. Genesis platformówka, chodzona bijatyka, klasyk chodzona bijatyka, taka chodzona bitka przygodówka, Street of Rage chodzona bijatyka, nikomu nie muszę przypominać, platformówka, trochę taki shooter, Phantasy Star 2 RPG, Shining Force, strategia turowa, tutaj mój brat Sylwek Falken, pamiętam, że właśnie na Smash Packu ja mu kończył, Crystal War, no typowy wrestling, gra sportowa, Columns, no, klasyka gier logicznych dla dwóch graczy, nie do doścignięcia, Virtua Cop, oczywiście shooter na Gana, znany z konsoli Sega Saturn, no i Sega Świrek, który tak naprawdę jest ekskluzywną pozycją i grą logiczną bardzo fajną, szczególnie na czterech graczy. No to co, zacznijmy sobie od kilku klasyków. Niektórzy też hakowali troszkę tego Smash Packa, żeby tam wykorzystać swoje gry, bo tutaj tak naprawdę Sega użyła ROMów standardowych. No dobrze, no to zacznijmy sobie może od klasyka, czyli od Sonica, to czym pogramy, zobaczymy jak to działa. Możemy też oczywiście zapisywać, to nie ma z tym problemu, ten Smash Mac to wspiera. Sega! Smash Packa miała troszkę słabszej jakości dźwięk, kosztem oczywiście prędkości i płynności, a się to przeżyć. To gra konsola, nie ja tak na marginesie, żebyście wiedzieli. Ja pokażę troszeczkę i zaraz przeskoczymy do kolejnych gier, bo chciałbym wam pokazać jak najwięcej oczywiście, jak to działa, jak widzicie bardzo płynnie. Ja gram przez HDMI, VGA, więc też grafika jest skrócona. Level. Wracamy do menu wciskając
start plus 4 klawisze, czyli X, Y, A i B. I możemy sobie dzięki temu wrócić do menu. Golden Eggs? Oczywiście. No, jeżeli macie VMU, czyli kartę z ekranikiem, też pojawiają się tytuły gier, które aktualnie gramy na ekranie memorki. Oczywiście też, jeżeli gra ma możliwość wsparcia do dwóch graczy, standardowo drugi gracz może po prostu podpiąć pada i też sobie spokojnie grać. Jeszcze żyją, co za dziady. Dawaj. Biła mnie. Chcę używać magii, bo chciałem to zrobić trochę głośniej. No ewidentnie dźwięk, jeżeli chodzi o tę emulację, nie był dopracowany, szkoda. Reszta jest bez zarzutów, naprawdę da się grać. Aczkolwiek trzeba troszkę przyciszyć muzykę, jeżeli chodzi o właśnie o Mega Drive'a. Troszkę to źle zużyłem, no ale wcisnęło mi się niechcący na raz. Turtle Village. O, chciałem to tu zużyć. Gdzie moja magia? Nie mogę tu magii użyć? Jak to? Będę ośmieszał. Wrócę sobie do menu. Street of Rage oczywiście. Też wam pokażę. Też mamy na ekranie memorki Street of Rage 2.
No i mamy Street of Rage 2, Yuzo Koshiro i Sega oczywiście. I zagrajmy sobie w trybie dla jednego gracza, bo tylko aktualnie jestem sam. Klasyka, jeżeli chodzi o bijatyki chodzone z Mega Drive'a Genesisa. Na tym, nie wiem czy mieliście, bo ja już trochę bardziej starszej daty, można być podania z tej dobrej, że na automatach. Ile na tym poszło złotówek? Pamiętam też właśnie, jak się przychodziło tylko do takiego barakowozu domu. Bus drzymały i tam po prostu godzinami się przesiadywało i patrzyło, jak się nie miało pieniążków, jak grają. Chłopie.
tyle, jeżeli chodzi o Street of Rage. Przechodzimy sobie dalej, bo musimy to sprawdzić troszkę innych gier. Wracamy. Co my tu jeszcze mamy? Shining Force, to dla brata. Trzeba troszkę mu odpalić, pokazać jak to działa. Przypomnieć, przecież przeszedł właśnie na Smash Packu ten cały tytuł. No to jest tak naprawdę wielki fan RPG-ów, strategii turowych, więc tutaj nie było z tym problemu. Jedziemy. Też tutaj, jeżeli chodzi o serię Shining Force, takiej wersji turowej, została zapomniana, a szkoda. To kolejna właśnie świetna decyzja firmy Sega. No, co, będziemy ich uczyć marketingu, będziemy ich uczyć jak zarabiać pieniądze. Wiedzą lepiej i są teraz tam, gdzie są. Sonic Climax. Muzyka zawsze mnie rozbrajała, jeżeli chodzi o ten początek tej gry. Tu wchodzi na stałe do głowy. Pamiętacie, to jest Shining Force. Shining Force, tutaj wiecie, trzeba było troszkę przejść dalej ze scenariuszem, żeby dojść do walki i tak dalej. No a tutaj już nie będziemy się jakoś mocno w to zagłębiać, bo to jednak jest troszkę dłużej grania. Tutaj przejdziemy już do kolejnej gry. To by jeszcze, może Columnsy na troszkę zobaczmy, bo to też klasyka, którą bardzo lubię. Postaram się troszkę wam przyspieszyć, bo chciałbym, żebyście zobaczyli jak najwięcej, a troszkę ściemniam, bo gram sobie niepotrzebnie sobie za długo. Columnsy zasada jest bardzo prosta. Na Dreamcasta jeszcze jest
Hanagumi Taisen Colon, która jest może być taką troszkę naśladowczynią tej serii z postaciami Sakura Wars. Także zasady są te same, klocki są te same, tylko tam troszkę dodatkowych bonusów, żeby nam się fajnie grało. Także Hanagumi Taisen Columns 2, jeżeli macie chęć i uwielbiacie tę serię, uwielbiacie Columnsów, Columnsy, będzie jak znalazł. Tą serię uwielbia również moja kobieta, bardzo jej się podoba. Często też razem gramy właśnie. Nie tylko na tym emulatorze, ale też właśnie na tej wersji Hanagumi, czyli z Sakura, Taisen Sakura Wars. Tak to właśnie jest w Columnsach. Naprawdę wciąga, szczególnie dla dwóch graczy. Wracamy do menu. Nie byście chcieli zacząć jeszcze Vectromana. No to jedziemy z tym Vectromanem. Przypominam, że te dźwięki, które tutaj są, nie są prawdziwymi dźwiękami, które generuje Genesis Mega Drive. To jest po prostu wina samej emulacji, którą użyto przy Smash Packu. Emulować, nie tylko tutaj właśnie na Smash Macu, ale jeżeli macie możliwość, to przede wszystkim na kompie. Wracamy do menu. Co my tutaj jeszcze mamy? Takiego, co byście chcieli zobaczyć? Fantasy Star pewnie, co? Czy nie? Dawajcie szybkiego Fantasy Stara, jedziemy. Nie mam miejsca już na karcie, bo mam tam zasejwowane tyle rzeczy, że...
klasyczna gra RPG, która bardzo zdobyła dużą popularność na Mega Drive. Aż trzy części pojawiły się na tą konsolę. Każda oczywiście była lepsza od poprzedniczki. A też niestety seria gdzieś tam minęła w tej postaci, takiej stricte RPG-owej. Przeszła już taką bardziej fazę gry sieciowej, tutaj jak Phantasy Star Online. Phantasy Star Online akurat było tą odmianą, gdzie ta seria naprawdę się fajnie tutaj pokazała i ewoluowała. I w przypadku Dreamcasta Phantasy Star Online do tej pory jest jedną z najlepszych gier. Do tej pory można grać nią online na prywatnych serwerach przez DreamPie. No i oczywiście też sam cały czas mam tego save'a. I tak to wygląda w przypadku Phantasy Star. Bo zostało nam już ostatnie dwie gry, czyli Sega Swirl, które chcemy zobaczyć tak na szybko, bo to już mamy prawie 27 minut transmisji, kochani. To już całkiem sporo. Zasilane przez Windows C. Available on Sega Dreamcast and PC. It's Sega Swirl. Też bardzo fajna gierka, szczególnie na kilka osób. Bardzo się podoba wszystkim w mojej rodzinie, więc naprawdę bardzo fajna gra logiczna, która też oprócz samego myślenia wymaga też szybkości. Im więcej uzbieramy tego samego koloru, tym większą punktację mamy. Ja spróbuję zrobić jak najwięcej tych pomarańczowych, później tych różowych. W przypadku kilku graczy to też bardzo fajnie się w to gra. Spróbuję jeszcze wejść z komputerem, czekajcie. No. Screen challenge, chyba to będzie. I zobaczycie, jak to jeszcze też fajnie wygląda w przypadku podbierania sobie szybkości działania. To gra pierwszy 5000 punktów, oczywiście tutaj to polega. Naprawdę w trybie dla wielu graczy się to gra, to się w tą grę genialnie
Trzeba też obserwować właśnie, których klocków jest najmniej, kto ma najwięcej, no naprawdę świetnie, świetnie. Walczy o 100 te 5000. Najbliżej jest player numer 2. Jej, przegrałem. Minimalnie. No i właśnie tak jak widzicie, tak wygląda właśnie gra w trybie multiplayer. Gra się też świetnie. Zachęcam do sprawdzenia. Naprawdę warto. No to wrócimy sobie teraz do main menu. Zobaczymy, czy będę mógł jeszcze wrócić ze Sega Wheel do głównego menu Smashbacka. Tak. Została nam tutaj perełka, czyli Virtua Cop. I będziemy sobie już powoli kończyć transmisję. Troszkę pogramy. Nie mam sobie pistoletu, więc zostaje oczywiście padzior. Klasyk z Saturna i oczywiście z automatów Arcade od zespołu AM2. Roger. No to zaczynamy, kochani, w takim razie. Zobaczmy jeszcze ten kawałek, chyba intro. Tam coś się jeszcze będzie lekko działo. Virtua Cop 2. Virtua Cop 2. Mam też możliwość tej widzę przełączenia się między trybami Virtua Cop 1 i Virtua Cop 2. No i zaczynamy. Może właśnie, że wyborowałem select. Włączę to, nie wiem co to dokładnie jest. A, nie mogę tego zmienić na razie. Jest, dobra. Jedziemy. Virtua Cop! To ja tryb beginner. Big Chase! Big Chase. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Usiadamy sobie z naszego policyjnego samochodziku. Reload! 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 Reload!
i chciałem się skupić na innych rzeczach. Muszę tak do was też często nie, teraz nie komentuję, nie mówię, ale naprawdę trzeba szybko strzelać. Nie muszę się skupić. Aaaa, gdzie zapałem ich? To jest przeciętny niestety. Strzeliłem ludzi. Chyba pościg, kurczę, ja. Oddałem ciała. Wypadek, blokada! Wjechali, staranowali. Tam była broń w tym koszu dodatkowa. No trudno. Klackap. Klackap? Co to znaczy? Że jestem gliniarzem sklepu? Nie wiem, coś w tym rodzaju. W każdym bądź razie Virtua Cop to jest klasyka. Zapraszam was naprawdę, żebyście koniecznie zagrali w tą grę. Jeżeli nie mieliście nigdy możliwości styczności na Saturnie, to tutaj w przypadku Smash Packa będzie to pozycja obowiązkowa. A jeżeli macie pistolet do Dreamcasta, macie starszy telewizor typu CRT, musicie koniecznie zagrać po prostu w tą strzelankę. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, naprawdę graliśmy bardzo długo, chciałem pogadać jak najwięcej z tego Smash Packa. Mam nadzieję, że wam się podobało, że jeżeli będziecie mieli kiedyś możliwość sprawdzenia, będziecie na pewno z chęcią chcieli zagrać w tą składankę. Tutaj masa fajnych wspomnień mam też z nią, właśnie z tymi starszymi grami, więc warto, mieć to w domu. Tym bardziej, że takich fajnych składanek dużo na Dreamcasta się nie trafiło. Dziękuję wam bardzo za uwagę, pozdrawiam was bardzo serdecznie i standardowo zapraszam do komentowania, subskrypcji kanału na YouTube, oczywiście Twittera, zaglądajcie na Twittera, na nasz portal Sega Sky, no i na forum. Ja wam dziękuję jeszcze raz za uwagę, trzymajcie się, hej!